Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu mamy poniedziałek, to 10 dzień grudnia 2018 roku, 19 minęła, rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, dobry wieczór, witam serdecznie, witam także Roberta Łabęckiego, z którym dziś tę audycję będę wspólnie prowadził. Witaj, Robercie. Dzień dobry, Michale. Ja tu się co jakiś czas pojawiam i pojawiam się po to, żeby tu trochę przynudzić albo coś ciekawego opowiedzieć. No oczywiście ciekawego, mam nadzieję, że nie tylko dla mnie, ale i dla was też. Zwykle pojawiasz się w towarzystwie różnego rodzaju osprzętu i sprzętu. Dziś, i tym razem dzisiejsza tak. Audycja to nie jest wyjątek od tej reguły. Tak, to nie jest wyjątek od tej reguły, bo dzisiaj przedstawię najlepszy gramofon w portfolio Numarka, którym mogą się pochwalić na dzień dzisiejszy. To nie znaczy, że to jest najlepszy gramofon, który wyprodukowali, bo to jest kwestia chyba gustu, ale najlepszy gramofon, który w tej chwili mają i który można u nich kupić. Notabene gramofon, koszt gramofonu oscyluje od 1800 zł, to jest najdrożej, do 1000 zł, to jest najtaniej. I powiem tak, o ile 1800 zł bym nie dał za to urządzenie, tak 1000 zł... cena jest w miarę. Przy czym tą cenę 1000 zł, no to można było uzyskać u dystrybutora. A czy nie jest wiem, czy to... powiedzieć, kto no jest tak, dystrybutorem. Powiedz, oczywiście. No. Firma Lauda Audio z Sopotu. To jest dystrybutor Numarka w Polsce. I jak rozumiem, w dalszym ciągu można się o tę cenę gdzieś tam postarać, jeżeli z dystrybutorem się skontaktujemy. Można spróbować. Zawsze można spróbować. Sprawdzałem chyba ostatnio aukcję i chyba jeszcze jeden się został w takiej dobrej cenie. Aha, no to można. Na portalu, można. Bo firma Lauda Audio co prawda nie pod własnym imieniem, ale sprzedaje na Allegro, tak? Produkty, które dystrybuuje na Allegro. No, to mają jakiś tam inny nick, już w tej chwili nie pamiętam jaki. Ale jak się wejdzie w aukcję, to widać od razu, kto jest tam sprzedawcą i wtedy już widać, że jest Lauda Audio. Rozumiem. Urządzenie, które będziesz dziś prezentował, to jest Numark NTX1000, tak? NTX1000 High Torch Direct Drive Record Player albo Turntable, bardziej Turntable, gramofon z napędem bezpośrednim, ich zdaniem najlepszym napędem bezpośrednim, 16-pinowym, dwubiegowym i tak dalej. Silnik prądu stałego, bardzo się tym chwalą. Notabene ten silnik jest najdroższą częścią tego sprzętu i dlatego on tyle kosztuje, a nie inaczej. Tak zwany parametr trzepotania tudzież drżenia wow and flutter jest na poziomie 0,05. To jest dużo, to jest mało? Co jak na dzisiejsze gramofony, to jest bardzo mało, ponieważ normalnie gramofony są w granicach 0,15, 0,25, to już taki standard tych gramofonów paskowych, a tutaj mamy tylko 0,05. Także to jest uważam najmniej chyba z dostępnych, chociaż pan z jednego ze sklepów z gramofonami powiedział mi, że gramofony w latach 70. te najlepsze, znaczy te najlepsze, no te z serii Technics i tak dalej, to miały parametr 0,01. No czyli było jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, tak. I co mogę powiedzieć, no chyba dzisiaj Pioneer PLX1000 ma lepszy parametr właśnie tego drżenia. No ale powiedzmy sobie szczerze, taki Pioneer kosztuje nie 1000 zł, a 3000 i wymaga jeszcze wielu, wielu dodatkowych instalacji. Na przykład wymaga oddzielnej instalacji uziemiającej, wymaga oddzielnego przedwzmacniacza i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy jednak wszystko znacznie uproszczone. No a uzyskujemy podobne chyba efekty.
Znaczy ja nie zauważyłem, żeby mi się coś nie podobało, przynajmniej na razie. I powiem szczerze, po zakupie tego drogiego niewątpliwie, bo nie mógł powiedzieć, że nie jest to tani sprzęt. Dawno chciałem już zakupić, ale no, cały czas nie zgadzał się budżet. Cały czas coś nie grało, aż musiała w końcu zagrać. No, nie zamierzam już zmieniać innego na inny gramofon. Ja dodam, że nasza audycja jest programem interaktywnym, jeżeli słuchacie nas na żywo i jeżeli macie jakieś pytania w związku z omawianym dziś urządzeniem, to możecie do nas zadzwonić. Śmiało. 123 834 835 123 834 835 to jest numer z Krakowa. Zapraszam bardzo serdecznie. Tak, natomiast powiem tak, po bardzo szczegółowe dane techniczne odsyłam do instrukcji obsługi, która jest na stronie newmark.com. Dlatego, że powiem szczerze, nie pamiętam ich, a po drugie nie musiałem ich używać do kalibracji tego gramofonu, ponieważ gramofon albo właśnie kalibrujemy na zasadzie tych parametrów plus szablonik odpowiedni, albo kalibrujemy też plus szablonik, ale przy pomocy wagi albo jubilerskiej, albo wagi do gramofonów, takiej specjalnej wagi gramofonowej. Ale ta waga nie jest razem z gramofonem? Nie. Musimy sobie zaraz wszystko powiem, skąd dostajemy z gramofon. Nie, waga, tylko mówię, na przykład o ile waga jubilerska kosztuje, w granicach można kupić w granicach 20-30 zł, tak waga gramofonowa tak zwana, to już koszt w granicach 80-100 zł. Jak tak? W ogóle coś takiego wygląda? Bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, jak wygląda taka waga gramofonowa. Ja mogę powiedzieć właśnie, jak wygląda waga gramofonowa. Waga gramofonowa jest to taka skrzyneczka w postaci takiej bryły prostokątnej, gdzie mamy trzy przyciski na tej bryle plus wyświetlacz. Oczywiście mamy też w przypadku mojej wagi mamy też wieczko baterii. Do tej wagi wchodzą trzy baterie pastylkowe. Nie pomnę już jakie, bo były w komplecie. I teraz mamy coś takiego, że połowa jakby tego wieczka się jakby otwiera. I na jakby po otwarciu tego wieczka mamy taką cieniutką płytkę, bardzo czułą, do tego stopnia, że jeżeli machamy tą wagą, to a mamy ją włączoną, to nam się bardzo szybko zmieniają na wyświetlaczu te wartości. Ponieważ igła gramofonowa jest bardzo lekką rzeczą, więc w tym momencie musimy to tak wycyrklować, żeby kładąc, bo wagę kładziemy na talerz, ona jest na takich nóżkach i na na tą wagę, znaczy bo jakby to powiedzieć, jak odsuniemy to wieczko, to mamy jakby fragment płyty. Aha. Ona jest takiej grubości. Grubości płyty winylowej, ta płytka. Tak, grubości płyty winylowej, ta płytka, na którą stawia się igłę, po to, żeby ocenić jej nacisk, jaki ona ma nacisk. No tak. I kładziemy to, oczywiście tarujemy wagę, mamy przycisk, bo mamy przyciski włączania, wyłączania, mamy przycisk tara i mamy przycisk memory, znaczy taki powtarzania wyniku. Więc tarujemy wagę, znaczy ją zerujemy, żeby pokazywała 0,0 gram. Kładziemy przy pomocy windy, ja to mówię windy, bo tak to nazywają ci od gramofonów, czyli takiej dźwigni, opuszczamy dźwignią rączkę, ramię na wagę i patrzymy jaki mamy nacisk. Jaki mamy nacisk na nacisk ramienia. No i w zależności od tego, jaką mamy wkładkę gramofonową, ponieważ każda wkładka gramofonowa ma swoją specyfikację i producent pisze, że no tą wkładkę to możesz używać, ale nacisk musisz mieć między 0,7 grama do 1 grama, albo 1,7 grama do 2 gramów maksymalnie i koniec, nie więcej. I musisz się tak zmieścić.
Powiem szczerze, że ciężko jest na przykład wycyrklować, żeby było 1,8 grama czy 1,75, ale tak w granicach tam 1,8, 1,7, 1,9, no to jest dobrze, tak? To nie ma jakichś większych problemów. Natomiast właśnie tak jest przy wadze. Oczywiście robimy to z osobą widzącą, nie ma niestety, nie dorobiliśmy się na razie. Nie słyszałeś o mówiących wagach tego typu. Nie słyszałem ani o jubilerskich, ani o takich. Poza tym zresztą, no powiedzmy sobie szczerze, często takiego czegoś nie używamy, więc myślę, że nawet jeżeli ktoś zrobiłby taką mówiącą wagę, to i byłaby ona, jeżeli chodzi o jej cenę, adekwatna do pozostałego tyflosprzętu, to chyba lepiej jednak na ten raz to opłacałoby nam się kogoś poprosić albo na parę razy w życiu, kiedy zmieniamy wkładkę. Tak, i zapłacić po prostu nawet i bez problemu nam to ktoś zrobi. Powiem szczerze, no ja akurat mam wagę gramofonową, dlatego że dostałem w promocji, udało się dostać to po prostu na okazjach i zapłaciłem za nią tam niewielkie pieniądze, ale generalnie ludzie używają wag jubilerskich, ponieważ efekt mamy ten sam, a dużo, dużo tańszą waga jubilerska jest niż waga gramofonowa. No, gdzie płacić załóżmy 100 zł, a nie 20, tak? Czy 30. Jasne. Lepiej zapłacić 20-30. Efekt mamy ten sam, bo są takiej samej czułości. Tylko po prostu trudniej troszeczkę operować igłą. Ale to są detale takie. Można to zrobić. W ogóle kalibracji gramofonu raczej radzę dokonywać z osobą widzącą, bo no nie dość, że musimy tutaj ocenić azymut igły, jak ten grot w tej igle się umieszcza. Są takie specjalne szablony do tego. Można sobie z netu ściągnąć, wydrukować albo kupić za niewielkie pieniądze, w zależności jak kto i co i z czym. Także, ale o tym była mowa już w innym podcaście, o kalibracjach i takich rzeczach, więc już to pominę. Dobrze, to może wróćmy do samej kwestii gramofonu. Sprzęt do nas przychodzi. Sprzęt i co do nas dalej? Przychodzi w pudełku, bardzo ładnym pudełku, gładkim pudełku, to mogę powiedzieć, jak ktoś się tym interesuje. No i sprzęt do nas przychodzi w częściach, to znaczy jednostka bazowa i ramię tutaj nie ma problemu, bo ono jest zamontowane i przytwierdzone odpowiednimi recepturkami, ale już przychodzi do nas jeszcze talerz, slip mata, zatrzask do igły, przychodzi do nas krążek 33-45, ten adapter, który to też jest inny, bo on jest taki masywny, nie jest taki zwykły plastik, tylko jest takim masywnym krążkiem żelaznym. No powiedziałem, że przychodzi talerz, przychodzi kabel cinch-cinch, czy RCA, dość krótki niestety. Przychodzi też kabel zasilający, ale nie przychodzi kabel USB. Ani nie przychodzi też płyta z oprogramowaniem, tego nie ma. A ten gramofon, jak rozumiem, ma możliwość podłączenia do komputera poprzez port USB. Ma możliwość podłączenia do komputera poprzez port USB. Co prawda dzisiaj nie będziemy tego demonstrować, ale mogę powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. Przedstawia się w komputerze jako USB audio codec i ma możliwość zgrywania albo przy pomocy 16 bit 44 albo 48 kHz. Lub niżej, ale nie wyżej. No i wiadomo, jest wtedy gramofon kartą muzyczną i możemy sobie przy pomocy odpowiedniego oprogramowania typu Goldwave albo Audacity, albo jeszcze co inne. Albo Reaper to, popularny coraz albo bardziej. Reaper, tak, coraz bardziej. Możemy sobie spokojnie zgrać materiał. Również jest do pobrania coś z Newmarka, ale powiem szczerze, nie pobierałem i nie znam. A może powinienem się zapoznać, ale nie znam. Nie pobierałem i nie znam. Bo może rzeczywiście coś fajnego potrafi. No, ale w każdym razie nie trzeba się uczyć jakiegoś dodatkowego oprogramowania specjalistycznego. Nie. Jeżeli znamy tylko już obsługę naszego edytora kartę, audio ulubionego, USB. To po prostu konfigurujemy ten nasz ulubiony program, który znamy i po prostu zgrywamy płyty.
wybieramy po prostu USB audio kodek, bo tak się to przedstawia w systemie. I możemy działać. No i możemy działać. Możemy równie dobrze zrobić, żeby to nasłuchiwało nam tą kartę, inne urządzenie i też działa. Jak ktoś by chciał posłuchać sobie przez komputer. Wspomniałeś o tym, że gramofon przychodzi do nas w częściach. W częściach. Czy możemy go samodzielnie złożyć, czy lepiej nie ryzykować i poprosić o pomoc kogoś? W tym wypadku powiem tak, o ile nie wiem, czy słuchaliście podcastu odnośnie Pioniera PL990, który spokojnie mogliśmy złożyć sami, tutaj radziłbym poprosić o pomoc. Dlaczego? Już mówię parę takich ciekawych rzeczy. Talerz. Talerz jest zrobiony, jest w niektórych gramofonach, na przykład Dual to jest, czy Pionier, talerz to jest na jednej osi. Tutaj talerz jest na oprócz tego, że na jednej osi, to jeszcze na dwóch dodatkowych pinach. I te piny muszą być wpasowane, żeby to wszystko działało, jak to powiedziano w instrukcji obsługi Newmarka, żeby nie było driftu. Żeby nie było, po prostu, żeby to się nie ślizgało. Dlaczego ja mówię, że to jest ciężkie dla nas do zrobienia? Ponieważ te dziury w talerzu są zrobione dość daleko, a te piny są blisko tej osi głównej, a cały silnik jest bardzo dobrze wyłożyskowany, więc nie mamy żadnego oporu, tak naprawdę. I ciężko nam jest wtrafić w te piny. Ja mogę podać taki sposób troszkę lewy na włożenie tego talerza. Jak już ktoś nie ma jak, to trzeba po prostu włączyć adapter do prądu, włączyć mu obroty, znaczy start, przycisk start, i wtedy ten adapter zaczyna się kręcić. On się kręci w lewą stronę, bo płyta się kręci w lewą stronę, a my musimy pokręcać talerz w prawą stronę, tak żeby on wpadł nam w te piny. I w końcu, jak poczujemy taki mały opór, tak, to wtedy oznacza, że trafiliśmy. Tam jest duży opór, ponieważ ten gramofon cechuje się momentem rozruchowym 4 kg. To jest duży opór. Mhm. Tylko pamiętamy, tu muszę powiedzieć, jest tak, że ten gramofon nie ma rewersu. To też nas ratuje. Nie ma rewersu, czyli nie możemy spowodować czegoś takiego, że płyta nam będzie grała do tyłu. Niektóre gramofony mają rewersy, ten nie ma rewersu. Ale ja, kierując się zakupem, brałem pod uwagę parametr wow and flutter, czyli ten trzepotanie i drżenie. Te gramofony z rewersem miały dużo większe trzepotanie i drżenie. Dla porównania powiem, że Audio-Technica LP123 USB miała 0,15 trzepotanie i drżenie, a Numark TT coś tam, przepraszam, nie pamiętam, ale jest też portfolio, też jest produkowany, końcówka USB, też napędem bezpośrednim, miał 0,9 trzepotanie, a ten, przypomnę, ma 0,05, także ma... No jest różnica. Jest różnica. Przy zgrywaniu, przy digitalizacji materiałów jest to, ma to jakieś znaczenie. No i tak jak wspomniałem, można ten talerz po prostu włożyć. Przy tym, ale ja nie radzę to właśnie tego robić, no bo to nie jest wskazane, tak? Takie bawienie się w opór silnika i może trafimy na te piny. No tak, i przede wszystkim, żeby te piny nam się aby nie wygięły na przykład, albo żeby coś się z nimi tego typu nie stało. No, piny raczej się nie wygną, bo to jest ciężkie aluminium, cały ten gramofon
waży 12 kg, więc to jest jednak troszkę. No bo wiesz, mówiąc piny, to mi się zawsze to kojarzy z takimi raczej cienkimi blaszkami, tak? Nie, to są takie bolce. Bolce, mhm. Ale rzeczywiście one są dość cienkie, nie są grube. No niemniej, no raczej nie uszkodzimy, ale rzeczywiście, powiem szczerze, no może i masz rację, lepiej, bo żeby się nie wygięło albo coś. Dokładnie. Ta główna na pewno się nie wygnie, ale te poboczne to... No to jest pierwsza rzecz, tak? Druga rzecz, wszystkie elementy takie drobne, typu właśnie zatrzask, typu... No to też trzeba powkładać, poskładać tutaj, w tym sprzęcie. Że tak powiem. Ja już nie wspomnę o tym, bo co jeszcze otrzymujemy w zestawie? Otrzymujemy w zestawie headshell, kabelki i to wszystko jeszcze, co tam potrzeba. Headshell to jest to, co przykręcamy do ramienia i w czym jest wkładka osadzona. Do headshella przykręcamy wkładkę i przymontowujemy to odpowiednimi kabelkami. Wkładka to jest chyba też dość delikatne urządzenie, delikatny element, tak? No, wkładka tak? To jest najdelikatniejsze z tego wszystkiego. No właśnie. I o ile, wkładki to może nie popsujemy, ale możemy popsuć igłę w tej wkładce, tak? A tutaj już, kalibracja, to trzeba niestety troszkę poświęcić na to. Chociaż ja nie powiem, tutaj dzięki pewnym regulacjom zastosowanym w tym gramofonie jest łatwiej. Bo ten gramofon, oprócz tego, że ma anti-skating, czyli to, co, czyli ten taki odchył ramienia, co było też w Dualu. Oprócz tego, oprócz regulacji docisku ramienia, ma też regulację wysokości ramienia. I to jest bardzo dobra rzecz. To nie jest spotykane w każdym gramofonie, regulacja wysokości ramienia, bo to jest co innego niż regulacja docisku. A co nam daje ta regulacja wysokości? A już mówię, regulacja wysokości daje nam to, że możemy odpowiednio ustawić grot do płyty. Albo możemy to robić na słuch, albo możemy to zrobić na wzrok. Czyli widzimy, jak po płycie idzie igła, i możemy ją tak ustawić, żeby ona w ten rowek wchodziła jak najlepiej. Może na przykładzie takim powiem. Na przykład w gramofonie typu Dual, typu tam ten DJ DTJ-301, ten taki budżetowy, ale taki w miarę hi-fi, nie ma tego... nie ma tego ustawienia. I teraz jak mamy wkładkę na przykład Ortofon 2M Blue, czyli taką troszeczkę lepszą, to możemy mieć problem, że płyta nam zjeżdża, znaczy rączka po odtworzeniu kilku tracków w ramie zjeżdża nam do wewnątrz płyty, do końcowego utworu. Dlatego, że igła nie do końca się trzyma rowka, a nie możemy nic z tym zrobić. I się dociskiem ślizga po płycie, tak? Tak, Dociskiem tego nie zrobimy, bo w tym momencie tracimy stereo, a jednocześnie nie możemy inaczej skierować tego grotu. Tutaj problem jest rozwiązywalny, ponieważ regulujemy sobie nacisk igły na płytę. I to się oczywiście raz robi, potem się to blokuje, jest taka blokada. I to jest właśnie w tych... gramofonach takich, lepszych, tak? Bo w tych takich tańszych tego nie mamy, tej regulacji ramienia. A to jest, uważam, bardzo dobra rzecz, że tak powiem. Dobrze, to co więc... mamy dalej? Załóżmy, że już poskładaliśmy ten nasz gramofon. Czy coś jeszcze a propos składania? Czy to już tyle? No oczywiście dostajemy pokrywę antykurzową. Mhm. To jest ważne, antykurzową, bo słuchać płyt z tą pokrywą założoną raczej się nie da, ale nie dlatego, że nie mieści się płyta z igłą, tylko dlatego, że mamy duże odważniki. Znaczy mamy jeden odważnik duży,
taki 500 gram, a drugą taka kontra, która waży troszkę mniej. I chodzi o to, że ten duży odważnik, on o tą pokrywę przy pewnym nachyleniu ramienia zahacza. Lekko zahacza, powodując tylko to, że po prostu płyta nam się zacina. Rozumiem. Ale ja konsultowałem tutaj to z dystrybutorem i on powiedział, że no, pokrywa to jest tylko tak zwany dust cover, czyli pokrywa antykurzowa, i żeby z podniesioną pokrywą słuchać jednak gramofonu ze względu na ten odważnik. Otrzymujemy zawiasy do tej pokrywy, bo w normalnych gramofonach, znaczy w normalnych, w tańszych gramofonach jest tak, że mamy pokrywę z zawiasami. Znaczy pokrywę wstawiamy w zawiasy i koniec. I już wszystko działa. Tutaj nie. Tutaj oddzielnie wstawiamy zawiasy, oddzielnie wstawiamy pokrywę, oddzielnie wstawiamy gumki do pokrywy, które powodują to, że jak zamykamy, to nie mamy takiego hałasu szczęku plastiku, jak zamykamy gramofon. Nie mamy takich rzeczy. Oddzielnie mamy też gumki do poziomowania, ponieważ gramofon stoi na takich gumach i to trzeba tam wkręcić w dół tego gramofonu, no i trzeba gramofon wypoziomować. Może się komuś uda i dostanie wypoziomowany, no mi się nie udało i trzeba było to wypoziomować, ale to brat się tym zajął i wypoziomował poziomnicą laserową akurat, bo taką mieliśmy gdzieś tam na podorędziu. Bo jak rozumiem, jeżeli my byśmy to chcieli samodzielnie robić, to trzeba by było bardzo na słuch, tak? Sprawdzać, czy gra, czy się nic nie zacina, czy... Czy się nie zacina, ale przede wszystkim mogłoby coś lecieć w jedną albo w drugą stronę, no i kosztowałoby może na sto kilka płyt, albo nawet zepsutą wkładkę, bo no powiedzmy sobie, no jak w którąś ze stron rączka się przechyla, tak? No to wtedy to nie jest dobrze. Tutaj akurat... Czyli też raczej samemu tego lepiej nie robić. Raczej samemu tego lepiej nie robić, chociaż powiem tak, że akurat tu było tak, że jak wkręciliśmy te nóżki do oporu, to wypoziomowanie po sprawdzeniu poziomicą było jak najbardziej okej. Natomiast może się tak stać, że nie będzie okej, tak? Bo to może być w moim przypadku, bo tutaj te gumki, one są bardzo takie, no takie solidne, te gumy, na których stoi ten gramofon. To nie jest tak jak tam w Dualu, takie plastikowe ze sprężynką, takie że tak powiem, takie czpionki, tylko to jest takie bardzo... No zresztą oni mówią, że to jest tak zrobione, żeby w basowym środowisku, żeby to było w miarę, żeby praca w basowym środowisku była jak najbardziej odpowiednia. Ja dodam tylko, że gramofon NTX-1000 to jest z typów gramofonów DJ-skich. I ja mówię, że wziąłem gramofon DJ-ski nie dlatego, że jest DJ-ski, tylko dlatego po prostu, że ma dobre parametry obrotowe. A ta jego DJ-skość czym się charakteryzuje? Że można na tym, nie wiem, jakieś skrecze, miksy robić? DJ-skość charakteryzuje się tym, że mamy regulowany, ja to potem pokażę, regulowany moment obrotowy startu, moment obrotowy stopu. Mamy regulowaną szybkość nie tylko 33-45, ale mamy też regulowanie wysokości w granicach 8-16-50%. No i de facto, tak naprawdę, że możemy osiągnąć nawet obroty 90 dzięki temu gramofonowi. Jasne. Ja pokażę, on nie ma, co prawda, producent nie powiedział, że są obroty 78 ani 90, ale one są do osiągnięcia, ja pokażę jak. Normalnie ma 33 i 45. Mhm. Tak jak ten. No i duży talerz to jest prawie no. Ale czy, kilogram. Czy producent zaleca na przykład, żeby można było tak, wiesz, jak niektórzy DJ-e robią na tym, jak na tych gramofonach, jakieś tam różne zabawy tymi płytami, cofają te płyty, przytrzymują, coś tam próbują robić, czy producent twierdzi, że można to na tym gramofonie robić, bo ten silnik no, jest taki dość mocny, to czy nam to nie będzie przeszkadzało? Silnik jest mocny, producent, jest to gramofon DJ-ski,
więc nie można tego zabronić. Skreczowanie na sprzęcie DJ-skim jest rzeczą powszechną, więc w tym momencie no, producent przewidział to, że będzie można to zatrzymywać i tak dalej, tak? Mhm. Natomiast jest to napęd bezpośredni i powiedzmy sobie szczerze, i powiedzmy sobie szczerze, jedni kupują po to sprzęty DJ-skie, żeby na tym robić na dyskotekach i skreczować, ale drudzy kupują po to, żeby mieć bardzo dobry dźwięk z bardzo dobrymi parametrami stabilności. Bo tu nawet nie chodzi o parametry dźwiękowe jako takie, bo to co zależy od wkładki. Natomiast, żeby mieć dobre parametry stabilnościowe. Czyli tu głównie chodzi o silnik i napęd, tak? Tak, głównie chodzi o silnik. Mhm. Silnik, bo silnik jest jednocześnie napędem. Bo tak mi się przynajmniej wydaje, że to tak jest zrobione. Bo, no powiem szczerze, nie rozbierałem. Także. No dobrze, to w takim razie, skoro już mamy ten gramofon złożony, no to co dalej? No to może opiszę, jak on wygląda. No właśnie. Więc tak, na tylnej ściance gramofonu mamy tylko zawiasy. Na bocznej też tylko zawiasy i na przedniej. Na bocznej nic nie mamy, na przedniej mamy śruby skręcające. Teraz tak, z prawej strony u dołu, i to jest ciekawe, mamy włącznik. Mamy tak, najpierw mamy wejście USB, USB 1.1, nie żadne mikro, mini, zwykłe USB 1.1. Mhm. Takie jakbyśmy takie drukarkę drukowe. Na przykład chcieli podłączyć. Tak, tak. Zaraz za nim mamy przełącznik. Tak, nie wiem, czy słychać. Słychać. O, właśnie. Przełącznik jest, jest to przełącznik, wzmacniacz, przedwzmacniacz wbudowany, włączony, wyłączony. To jest do tego. I po prostu można sobie podłączyć gramofon do innego przedwzmacniacza niż ten, który mamy wbudowany w gramofon, lub użyć wbudowanego. Z czym to się je? Je to się z tym, że jeżeli mamy gramofon i chcemy podłączyć go pod głośniki komputerowe, to włączamy przedwzmacniacz wbudowany, podłączamy pod głośniki nasze komputerowe i wszystko gra. Bo gdybyśmy nie mieli tej opcji, wtedy byśmy musieli dokupić jeszcze dodatkowy przedwzmacniacz za dodatkowe pieniądze, prawdopodobnie dodatkowy jeszcze dokupić uziemienie, zrobić instalację uziemiającą i też by grało. No tylko, że dużo więcej zachodu. Tutaj zrobiono nam, bądźcie wbudowany przedwzmacniacz, używajcie, a jak nie, to sobie wyłączcie i wtedy używajcie sobie inaczej. Także tutaj mamy, że tak powiem, do wyboru, do koloru. No i tutaj mam wejście USB i no i dwa cincze. Dwa cincze, lewy, prawy kanał, znaczy gniazda cinczowe, no i kabel zasilający. Mamy kabel zasilający. Kabel zasilający. On jest, i to powiem od razu, ten kabel jest odczepiany. Czyli można sobie go wyjąć. A czy to jest taka raczej standardowa wtyczka, czy jakaś egzotyczna? Gdyby nam to się coś stało z tym kablem. To jest taka wtyczka z serii kabel odczepiany od żelazka bardziej. Tudzież od starego Prodigia. O, bardziej od starego Prodigia, albo nawet od nowszego Prodigia. Takie gniazdo tam jest. Takie dwa bolce i taka blacha. Czyli taka większa wtyczka. Większa, tak. To jest takie, no... Sam przewód to jest grubości palca małego, więc... Ten zasilający. Także to jest takie... Ja bym powiedział, że takie kable, gdzie one... No kiedyś były takie do wieży, ale to kiedyś. No teraz spotkałem takie w Prodigiach, ale myślę, że są do dostania. To nie jest taka bardzo popularna wtyczka. Nie.
tak tu nie zrobiono. Natomiast ale w każdym razie, jeżeli nam się zepsuje gramofon, to warto iść do kuchni i zobaczyć, czy mamy działający Prodisz, jeżeli nam się zepsuje kabel. Tak, bo możemy tego użyć. Bo to jest taki sam wtyk, ewentualnie wziąć kabel, pójść do sklepu elektrycznego. Ale ja podejrzewam, że... O! Inaczej. Teraz przyszło mi do głowy. Widziałeś Behringera mikser? Tak, oczywiście. To jest identyczny kabel. Aha, to już wiem jaki. To już wiem jaki, rzeczywiście, no taki... Z taką samą, tak, z taką samą końcówką. To jest identyczne, to by pasowało jedno do drugiego. Jasne. Czyli nawet w sklepach muzycznych, tudzież w sklepach takich powinniśmy bez problemu takie kable dostać, bo do mikserów takie kable idą na przykład. Także nie wiem, czy to dobre, czy to złe, ale tak to zrobiono. I to te wszystkie złącza i połączki i połączenia są jakby w takim tunelu. Po prawej stronie tego gramofonu. Są w tunelu takim jakby. Że można sobie ten kabel, tudzież inne kable, jakby schować troszkę między... schować między to, na czym stoi gramofon, a część tego gramofonu, żeby to się tam gdzieś nie plątało. To jest takie śmieszne. Dla mnie to jest takie, oni to nazwali, że to jest nowatorskie. Czy jest to nowatorskie, to nie wiem, ale jest to dosyć ciekawe. Ułożenie tych wszystkich złączy w takim zagłębieniu. To zagłębienie jest na tyle duże, że można zwinąć tam ten kabel i przynajmniej ten na przykład cinczowy i można tam spokojnie go włożyć. A. I to się mieści. No to rzeczywiście. Chociaż ja pamiętam, że kiedyś były takie na przykład w starych magnetofonach szpulowych, w uwerturze chociażby, była taka kieszonka, do której można było schować kabel zasilający właśnie. Zgadza się, ale ona była przykrywana jeszcze klapką. Tak, tutaj klapką. Nie masz przykrywanej klapki. Tu za klapkę służy podłoga, służy to, na czym stoi gramofon. Jasne. Nie ma tutaj klapki. Ale no takie... No, to takie nawet nie najgorsze, bo jak chcę tutaj zwinąć coś, to zwijam ten kabel pięciometrowy i jest. No i teraz może przejdę do opisu gramofonu, jak podniesiemy pokrywę, bo to jest ciekawe, że podnoszę pokrywę. Okej. Okay. Pokrywa jest cichutko. Więc mamy... W centralnej części gramofonu jest talerz. Na talerzu mamy slipmatę filcową. Uważam, że najsłabszy element tego gramofonu, bo ona się jednak, ta mata, no powiedzmy sobie szczerze, nie do końca jestem z niej zadowolony. Ona się tutaj, no... Ja bym powiedział, że ona się łuszczy trochę. To znaczy co, odpada coś z niej? Tak, jakby się zaczyna jak i nitki tego filcu gdzieś tutaj przy tym czpionie na płytę zaczynają gdzieś tutaj fruwać. Przynajmniej w tym egzemplarzu, który tutaj u mnie jest. I bym powiedział, że no ta mata to jest troszkę nieporozumienie. Natomiast no, lepszą matę dali z dualem, slip matę. Bo przynajmniej tamto ten filc jest taki normalny, prosty. Tak jak trzeba. To trochę tak to... No nie wiem, no na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o slip matę, to jestem średnio zadowolony i dałbym jej z 4 mniej, ale na pewno nie żadnej piątki. Na obrębie talerza mamy, na dualu były takie nieprzyjemne ząbki, tu mamy takie wgłębienia. Jak palcem po tym wodzimy, to mamy takie... Aha. No taki słyszymy dźwięk. To są takie rowki. I tak. W lewej części gramofonu na... przy sobie jakby mamy przycisk start.
Potem zaraz idąc w prawą stronę ręką mamy przycisk 33, taki mikroprzełącznik, a potem przycisk 45. Nad przyciskiem start mamy przekręcany przycisk power. Taki, to nie przycisk, to jest taki przełącznik, tutaj jest jak w dualu, przekręcany power. Podobnie. Bardzo. Ale do tego stopnia, że jak go raz przekręcimy, to on się nam włączy, potem jeszcze raz go przekręcamy i się wyłącza? Czy jak to jest? W prawą stronę włączony, w lewą wyłączony. Rozumiem. Nie ma żadnych takich. Teraz tak, górna część lewa. W górnej części lewej mamy specjalny pojemnik na krążek, na adapter do singli. On tam bardzo ładnie się mieści. Żeby go wyjąć, trzeba nacisnąć na ten adapter, podważyć i mamy. Jak powiedziałem, to jest taki krążek żelazny, dość, no on waży z 10 gram. Taki to pasywniejszy, nie wiem, tak to producent wymyślił sobie. Nie mam takiego zwykłego krążka, tylko taki tutaj lepsiejszy. I tu mamy część lewą gramofonu. Teraz mamy środek gramofonu i środek gramofonu mamy coś takiego, to też było w dualu, tak zwana lampka stroboskopowa, którą możemy włączyć i ona wtedy nam wychodzi i zaczyna się palić, albo możemy ją wcisnąć i wtedy ona nam, teraz jest wyłączona, jak jest wciśnięta, a jak taki mały przycisk naciśniemy, to ona się włącza. Ponoć to efektywnie wygląda, jak jest... jak się odtwarza i tak dalej, bo to... Miga, świeci, coś się z tym dzieje. Jakoś w takt muzyki być może... Tak, jakoś tak coś... Ale ja powiem szczerze, no wiem, że na pewno podświetla talerz, bo to jest przy talerzu, ale co dalej, to ja trochę nie bardzo mam to wyłączone, ale jest, jakby ktoś chciał. Potem mamy napis Newmark NTX1000. Jakiś wyczuwalny, jak rozumiem, tak? Tak, trochę wyczuwalny. Aha. I potem idąc w prawą stronę, mamy dwa pokrętła. Mamy tak, pokrętło, ramię całe z igłą i następne pokrętło. Oba pokrętła są ze strzałkami. Pierwsze pokrętło to przed jakby ramieniem, to jest regulacja startu, jak szybki ma być start. Drugie pokrętło to jest regulacja, jak szybki ma być stop. Ja to potem pokażę na materiale żywym, o co tu chodzi. Okej. Okay. Czyli na płycie po prostu. Mm-hmm. I na samym prawie na samym rogu, po prawej stronie, mamy przycisk, taki mikroprzycisk. To jest przycisk kontroli komputerowej obrotów, albo inaczej reset, albo inaczej resetu. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jak wiesz, Newmark NTX1000 ma regulowane obroty. No tak. Nie tylko 33-45, ale w ich granicach można się poruszać między 8-16 a 50%. Ale teraz można zrobić coś takiego, że możemy je jakby spowodować coś takiego, że mamy tylko te 33-45 i mamy je dodatkowo nadzorowane. I nie możemy wtedy obsługiwać tych innych obrotów. Czyli jest tam pewnie jakiś mikroprocesor, który o to dba, żeby tak, ten talerz się dokładnie odpowiednio kręcił, żeby ani za szybko, ani za wolno, żeby to nam nie jeździło w żaden sposób, chociaż pewnie tak i tak jest. Nie jeździ jakoś ze specjalnie, bo no mówię, że to raz, że napęd bezpośredni, a dwa, że ten niewielki współczynnik tego trzepotania ma, tak? Tak, natomiast trzeba powiedzieć jedno i to też wyczytałem, że to trzepotanie jest najmniejsze, kiedy mamy włączony właśnie ten jakby ten reset fader, czyli ten wyłącznik tej kontroli tych obrotów pomniejszych. Czyli komputer nam dba o to, żeby były obroty równe 33, równe 45. I wtedy nam nie działa ta regulacja. Bo zaraz powiem następną rzecz, bo
idąc w górę ręką, natrafiamy na fader, na suwak. On jest pod ramieniem, gdy ramię jest w spoczynku. I to jest właśnie ten fader w górę, w dół, który nam umożliwia regulację obrotów. Na środku jest taki lekki opór, więc możemy się zorientować. Poza tym na środku jest jeszcze śrubka, taka, więc możemy się zorientować, że no tutaj mamy te obroty centralne, tak? Ten 33, ten domyślne producenckie. I teraz koło tego fadera mamy przycisk range. Też taki mikroprzełącznik. I ten przycisk range służy do tego, żeby nam przełączać ten fader w tryb albo regulacja 8%, albo 16%, albo 50%. Ja potem powiem, to się objawia się to tym, że po prostu mamy albo możliwość szybszej regulacji, albo szybszych obrotów, albo troszeczkę wolniejszych. No tak, bo jeżeli na przykład możemy regulować 8% w jedną lub w drugą stronę, no to ruchy tego suwaka mogą być bardziej precyzyjne, a jako 50, tak. No to zdecydowanie mniej precyzyjne. Tak, tak, dokładnie. I to mamy przycisk range. I ten przycisk range działa nam w cyklach, czyli 8, domyślnie 8, 16, 50, 8, 16, 50, 8, 16 i tak dalej. Przy czym wyłączenie poweru i włączenie powoduje reset całego ustawienia. Teraz idziemy wyżej. Zaczynam się domyślać, jak już tu można zrobić te 90 obrotów, o których mówiłeś. No podejrzewam, że bardzo, bardzo prosto. Włączamy na 45 i dajemy na maksa ten przesuwnik. Dokładnie. I wtedy range na 50% i wtedy jest 90 obrotów. I dokładnie. Się kręci. Tak. I się kręci, tak, tak. I wtedy jest na pewno 90 obrotów. 78 bez problemu można uzyskać. No ale teraz tak, mamy ramię. Ramię jest w kształcie litery S. I jest takie metalowe, ale w kształcie takiej rurki. No i idziemy i teraz mamy tutaj, mamy tak zwaną windę, czyli opuszczanie i rączki po prostu od igły. Opuszczanie igły mamy. Z prawej strony, zaraz koło windy, mamy pokrętło antiskatingu. I to tak to zgrupowali. Trochę to tak dziwnie jest, ale no tak to zrobili. Później mamy całą ramkę ramienia przeciwskokowego. On jest taki zrobiony, taki jakby, tak jakby zrobili to prostokąt w prostokącie. Jakby i to się tak, tam jest ramię i ono się tam ten. No i potem mamy odważnik jeden i odważnik drugi kontrujący. O co chodzi z tymi odważnikami? Chodzi o to, że mamy jeden odważnik, który jest ciężki, a drugą kontrę, która jest trochę lżejsza. I teraz ten ciężki odważnik porusza się, kręcimy nim po ślimaku, a ten lżejszy nam kontruje jakby i musimy tak ustawić wszystko, żeby mieć odpowiednią siłę nacisku na igły na płytę. Znaczy wkładki na płytę. I teraz, jeżeli... Bo czasami się może zdarzyć tak, że na przykład... To się rzadko zdarza, ale maksymalnie właśnie może się zdarzyć, że jest wkładka, która wymaga siły nacisku, no nie wiem, 5 gramów na przykład, czy 6 gramów. To wtedy trzeba tą kontrę wykręcić. I dać ten ciężki odważnik na maksa do przodu zakręcić. Ale to się bardzo rzadko zdarza, to takie wkładki to są jakieś, ja nie wiem jakie, ale wiem, że się bardzo rzadko zdarza, natomiast ten gramofon umie to obsługiwać. Gramofon obsługuje wkładki typu MM, czyli Moving Magnet. Prawdopodobnie też MC, ale nie jestem pewien, mam Moving Magnet, więc mówię, że MM obsługuje. Z MC nie próbowałem.
Z ciekawości, no i... wkładka to jest oryginalna od tego gramofonu, czy kupowałeś jakąś lepszą? Nie. Gramofon dostajemy bez wkładki. Ponieważ producent powiedział, że w tej klasie wybieramy sobie wkładkę sami. Tutaj nie dostajemy wkładki w zestawie. Także... Czyli za dobrą wkładkę to ile tak jeszcze musimy sobie doliczyć? Do tego powiedzmy 1000? Zależy jak dobrą. No dobrą, taką powiedzmy, z której ty byś był zadowolony. No, ja sam nie mam wkładki, z której jestem zadowolony, to powiem państwu, żeby nie było. Ale za wkładkę, z której bym był zadowolony, czyli Ortofon 2 M-Bronze, no to trzeba tak 800 zł jeszcze drugie. Czyli prawie tyle, ile za gramofon. Tak, no, tak. Nikt nie powiedział, że słuchanie Czarnych Krążków będzie tanie. No, jak z Biedronki weźmiemy... No to, tak, ale to będzie tanie. Wiesz, no, w dobrej jeszcze jakości. Jeszcze jedna rzecz. Tak? W prawym górnym rogu, koło talerza, mamy takie pokrętło oznaczone ząbkami. To pokrętło oznaczone ząbkami jest to pokrętło regulacji tego, o czym mówiłem, czyli regulacji wysokości ramienia. Czyli jak ramię ma spadać na... Znaczy, jak ramię ma... Pod jakim kątem? Pod jakim kątem ma być grot na płycie. Aha. Bardzo fajna opcja. Na tym pokrętle jest jeszcze taka blokada, że jak już to wyregulujemy sobie tak, jak chcemy, to możemy to... Jest taka strzałka. Tą strzałkę kierujemy maksymalnie w prawo i blokujemy sobie, żeby nam nikt tego nie przekręcił przez przypadek tej regulacji, tego to nazywam przeciwskok, ale to nie jest, to jakoś tam inaczej się to nazywa, ale to jest regulacja wysokości ramienia. Okej. Okay. I to już nie jest w każdym gramofonie, tylko to już jest, no to jest no w tych takich lepszych. Z wyższej półki. Jasne. I teraz tak, ja podłączę sprzęt. Dobrze, to w międzyczasie jak ty będziesz podłączał sprzęt, to ja przypomnę, że można do nas dzwonić. Zapraszamy do kontaktu 123 834 835. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące dzisiejszej audycji, dotyczące sprzętu, jaki dziś prezentuje Robert, czyli gramofonu Numark NTX1000, to śmiało 123 834 835. A teraz usłyszymy to cudo w praktyce. Usłyszymy to cudo w praktyce. Na razie ja to podłączam. Nie. Bo szukam tutaj odpowiednich kabli. Kable się znalazły. Kable były przygotowane, natomiast po prostu to wszystko wymaga pewnego... Jak rozumiem, będziesz to podłączał za pomocą tych cinczy, które tam są. Cinch, kable. Są to akurat inne kable, które mam przy sobie. Nie ten, ponieważ ten jest za krótki. Za krótki. Oni dali. Jest dobry, bo jest ten, ale jest po prostu zwyczajnie za krótki. I nie dalibyśmy rady, ale tutaj damy radę z tymi, które mam. Tutaj najpierw w naszym laboratoryjnym sprzęcie tutaj moment. Okej. Czyżby jakieś problemy? Nie, problemy są żadne, tylko to wymaga pewnej precyzji. Osłyszysz pewnie? Słyszę, że bardzo zbliżyłeś się do naszego mikrofonu. Tak, natomiast już się, że tak powiem, oddaliłem. Dobrze. Ale słyszysz takie... Tak, oczywiście. O, właśnie. Tak. Może nie fantastyczne, jak ja to mówię. Trzaski, po prostu. Trzaski. Dokładnie. Teraz będzie podłączenie do gramofonu. Tak, ja muszę to teraz podłączyć. I żeby to podłączyć, to muszę
to muszę zrobić tak. Muszę go lekko podnieść, bo... Oj. To wszystko jest na żywo, proszę Państwa. Tak, to jest na żywo. Mamy chwilę. To jest na żywo. To jest na żywo. I to jest, proszę Państwa, po to na żywo, żebyście mieli wszelkie wątpliwości, które mogę dla Was rozwiać, To żebyś rozwiał. To żebym rozwiał. Także czekamy na telefony. Ale już właśnie... Wygląda, że się udało podłączyć. Tak, nastąpiło podłączenie. No i teraz mamy płyty. Płyty gramofonowe. Tych płyt mamy... Płyt mamy tu cztery. Tak, cztery. Którą wybierasz? No to pierwszą z brzegu. Pierwszą z brzegu? Tak. Nie wiem, jaka to jest. Pierwsza z brzegu płyta. Jest utrzymana w stanie, w jakim jest, ale jest w pełnym rynsztunku. No i zakładamy to na talerz. Domyślnie mamy włączone obroty 33. To żeby nie było. Mhm. Po prostu tak już jest. I zawsze tak jest. Tak. Jak wyłączymy gramofon, to jak go włączymy znowu, to zostanie na tych samych obrotach. Tak jest, na 33. Na 33, zawsze. Na 33, tak. Tak. No to dobrze, to ja w tym momencie, wyłączam nasz podkład i zobaczmy, czy nam zagra. Myślę. Obroty. Oj. O! Zaczęło grać. Mam nadzieję, że dobrze. Tak. Co prawda w mono, no ale to dlatego, że mamy tu taki przesył dźwięku, jaki mamy. O, no u mnie to jest stereo, ale dobrze. Tak. Zdaje się, że Kapitan Nemo. Tak jest. Dobrze. Teraz też wiem, jak się to ustaliło. Zakręcony maratończyk. I teraz ja powiem, o co chodzi z tymi całymi przyciskami. No właśnie. Tak, mamy tak. 45. 3. I teraz tak. Minęła 20 w tej chwili. I teraz jak ja robię faderem, przełączam faderem, nic się nie dzieje. Dlatego, że ustawiłem na tą automatyczną regulację obrotu. Tak. Ale jak słyszą Państwo, to nic nie jest. Ja tu nie słyszę, żeby coś tu jeździł. No ja też to wyłączę. Wyłączyłem automatyczną kontrolę obrotów, co spowodowało, że w tej chwili mamy Wolf and Flutter na poziomie 0,009. Aczkolwiek tego jakoś nie słychać. Też nie słychać, oczywiście. Ale teraz jak robię, uwaga. To jest na poziomie 8%. To jest na max. To jest na minimum. Na max mamy w dół, na minimum mamy w górę. Ale to jest na 8%. A jak teraz przełączę przestawimy na to? 16. To teraz daję na maxa. A teraz na minimum. A teraz dam na 50%. To jest na najniżej. Aha. Najwyżej. No to to już... Teraz studia mówi o tych 90 obrotów. Aha. Dałem w tej chwili na 45 i na maksa. Zobaczcie Państwo, to będzie 90%. No to już brzmi bardzo rzeczywiście, bardzo szybko. Tak, a teraz robię reset. I gra w swojej właściwej prędkości. Tak. Tam się skończył utwór, za chwilę utwór nam jakiś się... następny będzie pewnie. Tak, i teraz zrobię znowu, że
że mogę wyłączyć tą kontrolę komputerową i jeszcze zrobię 45. Także tak to działa. Aha. I teraz jak będziemy przyłączać tym przyciskiem range, to naprawdę to wygląda tak. To jest na 8%, 16, 50. I przyspiesza, tak. I to jest takie cykliczne. Cykliczne, Ja już tu przyłączę na normalny. A teraz jeszcze słowo o tym, co można z tym robić. Bo oczywiście można tu... Ja tu w tej chwili zatrzymuję i cofam. Aha. Ale wyłączam. Są też jeszcze włączam. Te starty i stopy. Tak, właśnie chcę to pokazać. Bo normalnie mam tak, że byłem nastawioną na najszybszą. Włączam. Wyłączam. Mogę sobie toczyć się też. Się tu bawić. No tak, w końcu gramofon DJ-ski, to czemu nie? Start, stop. No ale teraz przyłączę sobie te wszystkie pokrętła w odwrotną stronę. Aha. Więc się przyłączę sobie tak. I teraz słuchajcie, co będzie. Włączam start. Się powoli rozkręca. Ale tak samo będzie. Aha. Możemy zrobić też inny numer, na przykład zrobić tak. Dobra czy zła, diabła warta ta gra, to bez sensu. Czyli możemy mieć szybki start, wolny stop. A wolny stop, tak. Lub odwrotnie, proszę bardzo, też. I teraz wyłączam. Szybko było. Tak, aż nawet on tam lekko, aż... No patrz. To sobie tamten, ale... O, już wykamował. Tak. Bo czasami tak aż tam... Tak było, aż tak słychać, że jeszcze gdzieś tam ta igła po tej płycie pojeździła chwilę. Tak. Ale można zrobić na przykład, żeby... No, ten cały nasz mechanizm działa w taki sposób. No lub tak jak ja mam ustawione maksymalnie wszystkie pokrętła w lewo. Szybko. Czyli szybki start, szybki stop. Dokładnie. No bo po co czekać? Nie tylko. Też ma to swoje inne strony, ponieważ łatwiej nam jest... jako osobom tam z dysfunkcją wzroku położyć najpierw igłę na płytę, która się nie kręci i potem włączyć start, niż używać tak zwanej windy. Bo, no, powiedzmy sobie szczerze, raz dobrze nam ta rączka spadnie na płytę, a raz nie. I w tym momencie, gdy mamy taki szybki start, to jest o tyle lepsze, że od razu nam startuje gramofon i nie mamy problemu już z nie wiem, jak zgrywamy albo coś, nie mamy problemu, że on tam musi się rozbujać, obrotów nabrać, takich rzeczy. No tak, dokładnie, jeżeli chcemy do tego używać. Podejrzewam, że te wolne starty, wolne stopy to coś właśnie znowu dla DJ-ów może być. Dla DJ-ów, tak. Ja mówię, to jest jakby dodatek, no, za który musiałem zapłacić. Ja myślałem, że to będzie tak jak w TTX-1, że będzie time stretching w gramofonie, jak to Numark robił, ale niestety nie ma. Nie dano w tym egzemplarzu time stretchingu, że tak powiem. No i nie ma time stretchingu. No. Dokładnie. W tym gramofonie akurat nie ma. Ale za to masz regulację startu i stopu. Tak, jest regulacja startu i stopu. Mówię, bajer, jak dla mnie bajer zupełnie zbędny, ale może to dla mnie jest zbędne, tak? Może dla kogoś to jest bardzo potrzebne.
Okej. Czy coś jeszcze tu możesz zaprezentować tak, żeby nasi słuchacze usłyszeli, czy to już jest wszystko? Mi się wydaje, że to już jest chyba wszystko. Bo nie będę tutaj prezentował regulacji, docisków i tak dalej, bo to już jest wyregulowane. No dokładnie, to nie ma sensu, nie ma sensu tego zmieniać, bo tylko popsujesz ustawienia, nad którymi gdzieś tam siedziałeś. Dokładnie, dokładnie. No nie tylko ja. No właśnie. A powiem szczerze, nie jest łatwo wyregulować akurat tego Ortofona 2M Blue, żeby to działało w miarę. Płyta, której słuchaliśmy, nie jest w najlepszym stanie. Jest to płyta z second handu jakiegoś Kapitan Nemo, Wideo Narkomania. Akurat taka nam się trafiła. Pronit bodajże, wydanie 1985 chyba, piąty rok, ale nie pamiętam. Tutaj mogę się pomylić. To tak gwoli wszystkiego. No dobrze, to tak na koniec podsumowując te nasze dzisiejsze rozważania. Czy sprzęt polecasz? I dla kogo? Zależy dla kogo. Dla kogoś, kto digitalizuje płyty winylowe, dla kogoś, kto lubi dobry dźwięk z winyla i kto nie lubi, jak to drży, wibruje, się trzepocze, to polecam. Ale to jest dla kogoś, kto naprawdę... No, kto jest naprawdę w tym... Bo powiedzmy sobie szczerze, to jest ręczne. To jest ręczniak. To nie jest automat. Gros naszych słuchaczy lubi automaty. I wtedy już bardziej bym polecał tego Pioniera PL990. On ma niestety większe trzepoty. Większe te Wolf and Flutter. Aczkolwiek też nie jest aż taki najgorszy, chociaż mnie czasami drażni. Natomiast no on jest o tyle prostszy, że tutaj, że nakładamy tylko igłę na talerz, zamykamy pokrywę, naciskamy przycisk play i już nic nie obchodzi i zaczyna nam grać. No tak, a tu jednak musimy się bawić z to jest ustawieniami, celowaniem tej igły i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, to jest typowy ręcznik, także... Ale mówię, ja akurat trochę się bawię w zgrywanie winyli, może nie w remastering, ale w zgrywanie tego i dawanie gdzieś dalej, żeby ktoś to dalej odczyścił. To pozdrawiamy naszego kolegę. Patryka, tak. Tak jest, bo on się tym zajmuje i naprawdę robi to profesjonalnie. Tak uważam. Ale mówię, no... Co jest ważne, żeby były dobre obroty tutaj, bo co z tego, że my zgramy dźwięk, jeżeli mamy na przykład nierówne obroty i nawet jak to odczyścimy, to nie ma żadnej wartości praktycznie. No tak, bo będzie nam to jeździło. Oczyszczone, jeżdżące. I wtedy trzeba by było naprawdę, jestem ciekaw, czy są w ogóle jakieś takie efekty, jakieś narzędzia, które to są nam w stanie wyeliminować. Nie wiem, powiem szczerze, ale wiem tylko tyle, że firma, jedna z firm fonograficznych wydała płytę Papa Dance poniżej krytyki w sposób skandaliczny. W sposób też poniżej krytyki. Tak, sposób poniżej krytyki z jeżdżącym właśnie czymś takim. I powiem szczerze, no ja to ściągnąłem z internetu, ale gdybym to miał za to zapłacić, to bym się chyba załamał, bo wydanie płyty jeżdżącej na kompakcie jest skandaliczne. I też powiem, że nie każdy gramofon jeździ, tak? Gramofony, które są zepsute, jeżdżą albo które mają wyślizgany pasek. Natomiast gramofony, które są sprawne, które mają dobry właśnie wow and flutter, czyli mają te wysokie, znaczy dobre parametry drżenia i trzepotania, działają idealnie. I tu nie słychać żadnych takich drżeń, jazd i tego typu rzeczy. Po prostu to działa. I do takich sprzętów można zaliczyć właśnie ten sprzęt Numark NTX1000, tak? Numark NTX1000 można zaliczyć do sprzętów, mogę powiedzieć, że z najlepszymi obrotami za cenę, no, 1000 zł i troszeczkę, tak? Dlatego, że no, on ma rzeczywiście te wszystkie rzeczy, nie musimy używać jakiegoś uziemienia i takich różnych rzeczy, mamy wbudowany przedwzmacniacz, to działa, jak widzisz, nie było żadnych przybrumień, ani
innych takich nie było istotnie podczas pracy tego gramofonu. Także to w tej cenie mogę spokojnie polecić. Oczywiście, że są droższe rozwiązania, no ale to wiadomo, że zawsze będą i no mówię, na przykład ten Pioneer PLX-1000, który no, ma idealny ten Fowend Fluter na poziomie 0,01, czyli naprawdę super i ten, no ale kosztuje 3500, wymaga jeszcze swojego przedwzmacniacza, wymaga dodatkowego przedwzmacniacza i instalacji uziemiającej, no to troszkę już za daleko jak na mnie, na takiego użytkowniczka średniego, tak? Średniego, bo to nie jestem jakiś straszny hi-fi. Okej. Okay. To, co mam, według mnie wystarczy. Także, jeżeli to, co usłyszeliście, to wam się spodobało, no to myślę, że możemy śmiało ten gramofon polecić. Przypomnę jeszcze raz, Numark NTX-1000. To była właśnie audycja poświęcona temu urządzeniu. Numark.com. Tak? Com. .com. Dokładnie. Nie, zapraszamy. No, Numark.com. Numark. Mhm. Ale pisze się Numark. Numark. Pisze, tak. Mhm. Tak, dobrze. Okej. Okay. Bardzo ci dziękuję, Robercie. Robert Łabęcki przedstawiał dziś to urządzenie. Dziękuję, kłaniam się. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.